Ground Pinch, 148 na godzinę. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Progress League. Dzisiaj zagramy sobie rankę do jedynki, a ja uprzedzając pytania od razu pokażę może jak się nazywa malowanie, które używam, falę ostrożności. Może też od razu powiem dlaczego dzisiaj nie ma odcinka ze serii Droga do Grand Championa. Otóż zwyczajnie co kilka minut zrywa mi połączenie z internetem, no i przede wszystkim nie chciałbym utknąć w tym brądzie. Myślę, że odcinek jakbym tam po prostu dostawał disconnecty byłby mało fajny. W serii Progress League jest dużo mniej spotkań do rozegrania, więc jest też dużo większa szansa, że mnie nie wywali. Też od razu pewnie zauważyliście na ekranie, że się pojawił kontroler. Możecie dać znać, czy w serii Progress League chcecie właśnie, żeby był taki kontroler na ekranie, czy też wolicie, jak go nie ma. Dla mnie to nie stanowi żadnego problemu. A no i testujemy auto, które w ostatnim odcinku grania randomowymi samochodami mi się bardzo spodobało. Jest to chyba Artemis GXT. Generalnie samochód ten ma identyczny hitbox do Batmobila, także myślę, że jest bardzo ciekawe na pewno. No i okej, pierwsze spotkanie. Gramy na gościa z nickiem Alpha 53. 4, który chyba się podszywa pod profesjonalistę. Myślę, że faktyczny pros by używał jakiegoś titla, ale mniejsza z tym. Testujemy sobie właśnie Artemisa i pewnie część z was nie wie, ale ten kontroler jest też oznaką tego, że mam nowy komputer. W końcu jest możliwość, żebym nagrywał OBS-em, też w trochę lepszej jakości. Mam nadzieję, że jest trochę lepsza jakość, bo to jest pierwszy odcinek na nowym kompie, to mogą ustawienia zepsuć, ale nie wydaje mi się, żeby były złe. Przynajmniej mam taką nadzieję. I może nie będę już więcej o tym gadał, tylko skupimy się na spotkaniu, żeby tutaj coś zaprezentować. Ground Pinch? O kurde, solidnie. Naprawdę zadowoleni możemy być z tej bramki, aż sobie zapiszę. 148 na godzinę. No jak na film, to myślę, że całkiem solidny Ground Pinch. Nie spodziewałem się, prawdę mówiąc, ale no, skilla nie kupi się Batmobilem. To znaczy, jak to się nie kupi? Ten samochód musicie kupić, żeby takie bramy ładować, kappa. Wydaje się być bardzo fajny, tak już na poważnie. Złapmy piłkę, kopnijmy nad nim. Mam trochę niską rangę, też przed chwilą chciałem, prawdę mówiąc, sobie dobić chociażby Grand Championa dwójkę. Wygrywam spotkanie, 30 sekund do końca i mi neta rozłączyło, ale to dzisiaj jest norma. Więc musicie mi wybaczyć, mam nadzieję, że na przykład w tym meczu mnie nie wywali. Że chociaż te dwa spotkania zagramy pełne, jak nie, no to jakieś urywki się pojawią. Ale nie polecam mojego operatora internetu. Zaczyna, nie chcę powiedzieć nazwy, ale zaczyna się na U, a kończy na C. Nie wiem. Od czasu do czasu są awarie, a teraz przez święta to nikt tego nie naprawia. Także się tak złożyło. Także mam nadzieję, że nie gniewacie się, że nie ma drogi do Grand Championa. Ale to naprawdę nie tylko ode mnie zależy. Przynajmniej w tym wypadku. No i w sumie w sobotę też nie było filmu, ale to już nie ze względu na neta, tylko po prostu ogarniałem nowy sprzęt. O tak. Dobra, może skupię się na komentowaniu gry. No zapomniałem, że w Progress League powinienem właśnie to robić. Mocny fliczek, on się bardzo słabo ustawił. Generalnie nigdy nie stójcie w takiej pozycji jak on. Po prostu się ustawił prosto do nas, przez co sobie odebrał szansę na odebranie piłki. Proponuję stać na długim słupku, albo robić najlepiej shadow defense, czyli tak jakby naśladować ruchy przeciwnika. A zresztą też niedługo się pojawi pewnie seria poradników kolejna. Czyli kolejna w zasadzie to pierwsza taka na poważnie. Strasznie pasywnie gra ten ziomek, oddaje nam piłki. Zostawmy go, poczekajmy, może nam poda. W sumie to nam podał, ale zarazem nas potem przebił. Tej piłki nie powinienem zostawiać, ale jolo. Nie no, słabo gra ten gostek. To polećmy na Mastiego. To było tragiczne, ale przynajmniej szybko się zrecoverujemy. I zgarniemy piłkę. I strzelimy bramkę zaraz. Dokładnie. Już wiedziałem po tym, że ten ziomek jest naprawdę bardzo wolny. Alpha 54 to zdecydowanie nie jest on. No i wygrywamy poprzez poddanie się przeciwnika. Nie wywaliło internetu, także sukces. No i dobra, po 30 latach szukania udało się znaleźć kolejnego przeciwnika. Myślę, że nie ostatniego przez to, że pierwszy mecz był naprawdę szybki. Ale to się wszystko jeszcze okaże. Nie chcę tutaj skłamać. Chyba będzie 1-0. Ładnie wyprowadzamy kontrę. Nie jest źle.
no już na samym początku mi się podoba. Tutaj korzystając z przerwy na bramkę, dobra, nie ma jednak za dużej przerwy na bramkę, ale chciałbym was też zaprosić na mojego Twitcha, gdzie teraz, jak już się ogarnie net, powinny się pojawiać zdecydowanie częściej livestreamy. No bo zwyczajnie mogę grać rankedy na jakimś tam w miarę wydajnym poziomie. Takim, że da się płynnie pykać, więc z tego względu zdecydowanie wcześniej właśnie będą streamki. Mam nadzieję, że się jakoś do nich przyzwyczaję i będą w miarę przyjemne do oglądania. A teraz strasznie dziwne, słabe zagranie przeciwnika, ale łapiemy piłkę. W ogóle mega fajnie się trzyma piłkę na dachu w tym samochodzie, bo jest taki mega płaski. I strzelamy go na 3-0. On, nie wiem, jakiś zrezygnowany jest. I generalnie, jak widzicie, chociażby po wynikach, że tutaj naprawdę dobrze nam idzie, to musi świadczyć, że ten samochód ma coś w sobie. Jakbym to lepiej kopnął, to by było 4-0. Ale Edek musi być Edkiem, więc tym bardziej na odcinku nie będzie takich rzeczy trafiał. Boostów też nie, no bo po co? Tutaj sobie pojadę w ten sposób tylko i wyłącznie po to, żeby mnie nie zniszczył. No jakbyśmy dostali demo, to od razu brama stracona. A tak teoretycznie piłka oddana, ale niczemu to nie przeszkodziło. Okej, cofnijmy się do rogu, żeby od razu na mnie kopnął. Wygrał bitwę o boosta, ale nie wygrał bitwę o życie. Aj, czas na mały air dribble. Proszę, tak jest, udało się go jeszcze na koniec zdankować i 4-0, prowadzimy. Jest solidnie, to autko naprawdę, myślę, że mogę polecić, poza tym, że wygląda trochę słabo, przynajmniej moim zdaniem jest brzydkie. To znaczy, jeżeli komuś z was się podoba, to nie chcę was obrazić, po prostu ja wolę auta przypominające bardziej samochody w prawdziwym życiu, dlatego kiedyś lubiłem grać Dominusem. Teraz lubię pykać Fenekiem, mimo że oczywiście nie ma takich samochodów, to one wyglądają, powiedzmy, w miarę normalnie. I daliśmy się zniszczyć, w sumie nie wiem, co chciałem zrobić, jakoś się zamyśliłem. Ale zbieramy przyspieszenie, nic się nie stało, mamy dużo czasu. Standardowo cofnięci jesteśmy i udało się obronić. On z tego nie odda dobrego strzału. Nie zebrał boosta, dlatego my go przybierzemy i spróbujemy go rozwalić. Halo, policja? Nie udało się. Dlatego wracamy się zbierając tutaj setki, czyli przez sam środek jadąc i tracimy gola, bo zrobił... No nie był to jakiś super flick, aczkolwiek się trochę wylałem. Już się poczułem zbyt pewnie, bo za dobrze na tym odcinku mi idzie. Ale dobra, mniejsza z tym. Najważniejsze, że internet jeszcze nie nawalił. Nie żebym krakał. I tracimy kolejnego gola po tym, jak dałem mu opanować sobie piłkę. No a generalnie to, co zrobiłem, było mega słabe. Zachowałem się turbo pasywnie, byłem w tej takiej beznadziejnej sytuacji, o której wcześniej mówiłem, żebyście nigdy do niej nie doprowadzali. No i właściwie obrona była, niemożliwa, ale musiałbym go idealnie wyczuć, prejumpować. No tak się nie gra zasadniczo. Dobra. O, ładna próba przeciwnika, aczkolwiek nieudana. Ja sobie tutaj tak podjadę. I podlećmy z piłką. O kurde, obronił. To trzeba się jak najszybciej cofnąć. Może zbierzemy po drodze przyspieszenie i udało się jeszcze obronić. Zbierzemy na spokojnie boosta i mamy opena. Dokładnie. Też nie wiem od jakich... Też nie wiem od ilu MMR-ów w zasadzie jest Grand Champion 2, ale myślę, że zagramy jeszcze jedno spotkanie i spróbujemy go dobić. On nie jedzie do wznowienia, dzięki wielkim znacznikom mogą to łatwo zaobserwować. Nie udało mi się go przebić, ale mniejsza. Teraz jakoś się wybronimy, myślę. Okej, żyjemy. Wybijmy piłkę w ten sposób. To, był, co on zrobił, było tragiczne. Ja sobie przebiję jeszcze nad nim piłkę. No i się w zasadzie poddał, dlatego myślę, że na pewno zagramy jeszcze jedno spotkanie. Plus 10 MMR-ów, także solidnie. No i dobra, ostatni przeciwnik na dziś. W sumie brzmi trochę jak Polak. Nick Brutal. Ciekawe, czy jest Polakiem. Jak jest Polakiem, jak jesteś Polakiem i oglądasz, to pozdrawiam. Jak nie, to nie.
ale jest szansa, w sensie nie wiem, czy jest szansa, bo on ma niską rangę, w sensie niższą od nas. I generalnie też nie mam pojęcia, tak jak wcześniej powiedziałem, od ilu MMR-ów jest Grand Champion 2. On coś tutaj robi, to damy czat na Allo All, żeby też mógł coś do nas napisać ewentualnie. Dobra, napisał bro. Nie mam pojęcia, o co mu chodzi, dlatego strzelimy go na 2-0 i wyłączymy czat ogólny. Myślę, że to będzie bardzo dobra decyzja. Jakiś dziwny przeciwnik w ogóle. Jeżeli tak wbijemy z powrotem Grand Championa 2, to tylko będziecie mieli kolejny powód, żeby zobaczyć, że tutaj naprawdę nie trzeba w ogóle grać w grę. Nie trzeba żadnego poziomu prezentować. Zniszczymy go? Nie udało się. Ale to wybijmy piłkę do boku, żeby nas od razu nie skontrował. Chciał nas zniszczyć, mogłem podjechać do tej piłki od razu, to myślę, że to by była dobra decyzja. Ale przez to, że nie miał piłki na dachu, ani nie mógł jej szybko skontrować, to też nie miał co zrobić. Okej. Okay. A troszeczkę za wolno zrobiłem tego flika, zabraliśmy buścika przed nim. On powinien w to kopnąć albo zafejkować. Dobra, ostatecznie kopnął, przez co nam trochę oddał piłkę. W ogóle nie wiem, co się stało, ale jakieś protesty są w piłce nożnej, a ja nie wiem, dlaczego o tym zacząłem gadać, ale po prostu przełożyli mecz Manchester United z Liverpoolem, który chciałem obejrzeć i nie wiem, czemu zrobiłem randomową stawkę o piłce, bo nigdy czegoś takiego nie robiłem i w sumie to jest Rocket League, a nie FIFA, ale jakoś poczułem potrzebę. Strzelamy gola na 3-0. A ja może wrócę do komentowania rocketowego, bo się trochę rozluźniłem. To chyba przez to, że ostatnio miałem streama na Twitchu i się nauczyłem gadać nie tylko na temat gry. I też myślę, że w niedługim czasie pojawią się inne tytuły, na przykład Forza Horizon 4, w którą od bardzo dawna w zasadzie chciałem zagrać, ale sprzęt nie pozwalał. Teraz będzie na to szansa, więc pewnie pojawi się na streamie. Oraz ewentualnie myślę, żeby nie zrobić drugiego kanału o nazwie po prostu jakiegoś Edek Live, gdzie będę wrzucał gry, w które gram na streamie, jakieś tam ciekawsze momenty, lekko pocięte. Tak po prostu, też śmieszne klipy, a teraz nie obroniłem czegoś, co mogłem łatwo obronić, bo źle prejumpowałem. Jakbym zachował się spokojniej, jakbym zachował spokój generalnie, to na luziku myślę, bym to obronił. To auto jest zaskakująco dobre na wznowieniach, w sensie nie wiem, czy zaskakująco dobre, bo to jest hitbox Batmobila, czyli mega długi, ale generalnie jest solidne. Zasadziliśmy mu kopniaka i 4-1, easy. Dobra. Ale ciekawe, czemu ja w ogóle myślałem, że jak gości ma nick Brutal, to że to jest Polak, bo teraz sobie skojarzyłem, że to w sumie nie tylko w polskim języku występuje takie słowo. I tracimy go na 4-2, bo gadam głupoty i się nie skupiam. Ale mniejsza z tym. Naprawdę żałuję, że to auto jest takie brzydkie, moim zdaniem, bo chętnie bym nim więcej pograł. Batmobila może kiedyś oddadzą, bo moim zdaniem wygląda już lepiej. O! Dobra, idealnie weszło pod poprzeczkę. Jakby nas tak bardzo nie zraszował, to myślę, żebyśmy go łatwo bumpnęli. Dlatego miał taką sytuację lekko bez wyjścia. Ale naprawdę, bardzo dobrze mi się gra tym samochodem. Takie odkrycie w tej serii, granie jedynek randomowymi autami, którą myślę, że będę co jakiś czas powtarzał, bo można fajne bryki odkryć. No i też odcinek się fajnie przyjął, także wnioskuję, że wam się podobał. Jak widzicie, dzisiaj tutaj niszczymy każdego jak leci. Forma na najwyższym poziomie. Ale tutaj musi wrócić z powrotem pełne skupienie. Też na jedynkach bardzo ważne są dobre kick-offy. Tutaj już niestety nie zdążyłbym i tak tego wybić, bo tak bardzo przegrałem to znowienie. Ale też mam w planach nauczyć się w końcu speed flip kick-offa. Myślę, że to w najbliższym czasie zrobię, bo już mnie nie laguje na wznowieniach. I wam też polecam, no jak macie niską rangę, to niekoniecznie nauczyć się speed flip kick-offa, ale jakiegoś na pewno solidnego wznowienia, żeby raczej na nim zyskiwać niż tracić, bo to daje olbrzymią przewagę. Nie tylko zresztą na jedynkach, ale na dwójkach i trójkach też. Na trójkach pewnie ma to najmniejsze znaczenie, ale wiadomo, nigdy nie zaszkodzi. No, taki spokojny wynik raczej. Dzisiaj myślę, że
gramy całkiem solidnie w połączeniu z tym, że mamy niską rangę. To powoduje, że nie wyjdę na nubka na odcinku. Chyba nie wyjdę. Myślę, że można też polecieć na jakiegoś klipa ewentualnie. Dobra, z tego już nie wybronimy. Trochę troszeczkę boosta mi brakło i tracimy gola, do tego się nie lata na klipy. Zresztą to chyba nie byłoby za dobrym klipem, bo... byłoby to słabe i tyle. A tutaj... A dobra, ja nie pomijam powtórki, już chciałem go zwyzywać, że to ogląda. Nieważne. Kolejne w miarę dobre wznowienie. Ja sobie ustawię od razu piłkę, podbiję. Zagram nad nim. Nie musimy celować w bramkę, bo wygrywamy. A cofnijmy się do tyłu na spokojnie. I cyk, przez środek strategicznie. Taktyczny podskok, żeby się przestraszył. Okej. Nie zniszczymy go i zrobiliśmy opena. To było tragiczne, co zrobiłem. Prawdę mówiąc, podrapałem się. Chciałem się podrapać i nie zdążyłem skręcić na czas. Ale dobra, żyjemy. Fake kickoff działa dalej. Zbierzmy przyspieszenie i jak najszybciej do góry, żeby maksymalnie zrobił coś takiego, a nie uderzył w naszą bramkę. To co zrobiłem teraz też było tragiczne, natomiast on się wylał, ale niewystarczająco, żebyśmy strzelili gola. Dobra, to nie powinno stanowić żadnego zagrożenia, chyba że się damy zniszczyć nieuważnie grając. Jeszcze jak głupek pojechałem od razu... O nie! Już nas prawie zniszczył z powrotem. Dobra, trzeba się skupić jednak na zakończenie. Nie ma piłki na dachu, ale i tak tracimy gola. Dobra, leci full focus, bo jeszcze przerżniemy spotkanie, które było właściwie wygrane. Dalej myślę, że mamy dużo większe szanse. Nie! Nie mogę przykrywać każdego wznowienia. A tak chwaliłem to auto na wznowieniach. Dobra. Nie, to moja wina, nie samochodu oczywiście. Okej, leci full focus, bo zaraz przegram to spotkanie, a tego nikt nie chce. Zrobimy wznowienie, ale beznadziejne. Dobra. On z tej pozycji nie miał jak strzelić. Zbierzmy po prostu to przyspieszenie, jakoś będzie dobrze. Kopnięcie po długim. Zniszczmy go. O kurde, zrobił zawrotkę w innym kierunku niż myślałem, że zrobi. Nie obronię tego. Ale masakryczna reakcja. Nie! Przegramy to spotkanie, naprawdę? Nie może tak być. Szanujmy się. Dobra, wolny kick-off. Nie podziało za dobrze. Zniszczyliśmy go, więc będzie jeszcze jedna ostatnia szansa. Musimy zabrać piłkę na dach i nie spanikować. Dobra, zimna krew zachowana. Zerowa sekunda. Comeback. Ja to generalnie zrobiłem wszystko dla kontentu. Ja wiedziałem, że nadrobimy. Jesteśmy tacy mocni. Z tym autem nie da się przegrać. Chyba że się robi takie wznowienie jak ja, to wtedy wszystko się przegra. Chyba że się gra na gościa, który oddaje strzały z takiej pozycji. To wtedy niekoniecznie. Okej. Nie wiem, co chciałem zrobić, to było tragiczne. I przegrywamy spotkanie jednak. Najgorzej. Dobra, lekcja pokory na dziś. Nigdy nie można... Nigdy nie można się rozkupiać czy coś takiego. Dobra, wychodzimy, bo wstyd mi się zrobił. Trzeba było zostać przy tych dwóch meczach na odcinek. Nie no, samochód myślę, że mogę zdecydowanie polecić. Tak jak mówiłem, dajcie znać, czy chcecie, żeby kontroler był na ekranie, czy wolicie, jak go nie ma. Zachęcam też do zostawienia subskrypcji, a już nie będę przedłużał. Elo, elo.